Myślę, że sama sobie pani odpowiedziała na ten problem. Musimy pamiętać i o jednym, i o drugim. Dla bezdomnych przygotować nas podobnie, dla podróżnych wobec kobiet. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze gdyby pan się przedstawił. Wojciech Szczurek bezdomny. Dziękuję bardzo. Może pani to dobrze, dwa słowa, pan chciał zapomnieć. Pomijając incydent, ale o co chciałbym zapytać? To, że... Ale pan chciał mnie o coś zapytać, tak. Słucham pytania. Czy obok dworca będzie noszegowa, która rozwiąże problem bezdomny? Tak jak dzisiaj każda osoba, która jest osobą bezdomną, Gdyni ma zorganizowaną podróż. Ma prowadzimy noclegownię, na którą serdecznie zapraszamy w Gdyni przy ulicy Chwarzniejskiej, w dzielnicy Chwarzno. Poza zaproszeniem, panie prezydencie, czy pan rozwiązuje ten problem w ten sposób, że bezdomni, którzy będą na dworku, będą dowożeni do... Zapraszamy serdecznie. Ale to jest za mało, bo tu będą bezdomni, a tam będzie noclegownia. Ja myślę, że tak, że dzisiaj ja proponuję... musimy pamiętać, ale pan, to ciekawe, chętnie po prostu, jak pan chciałby przekazać jakieś swoje postulaty, serdecznie zapraszam, najlepiej na piśmie, żeby móc się do nich odnieść. Zadam pytanie. To ja bym czasem tak jest, panie, że nie zapomniał. Teraz to już nie mam siły, żebym zapomniał. Nie, oczywiście, że kojarzymy się. Cieszę się, że gdyńskie tematy. Zapytałam do Gdyni wreszcie. Super. Dalej. Jedną rzeczą jest troska o to, że podróżni mieli zapewniony swój właściwy serwis, a inną rzeczą jest to, bardzo ważną, żeby osoby bezdomne także miały wyparcie. Ale, rozumiem, że pana pomysł polega na tym, żeby to połączyć, a moim zdaniem to nie jest do końca właściwe. Według mnie nie jest to rozwiązany pomysł, mało tego, to pan wziął na siebie problem, że pan inwestycje są zaprojektowane. Ale wie pan co, nie musimy się wcale zgadzać. Pan może mieć swój pomysł, ja mogę mieć swój pomysł. Ale chodzi o wrodzę, jaka wynika, że pan jako przedstawiciel samorządu wziął na siebie projekt dworca, nie uwzględniając problemu, który bezdomnych dotyczy. Pan odpowiada nie tylko za... To jest pana wyobrażenie. Nie. Błądzi pan. Jest pan ewidentnie w błędzie. Ale jeżeli jest to pana wyobrażenie o tym, jak ten projekt będzie wyglądał, kto go uzgadnia, kto realizuje tę inwestycję. Rozumiem, że pan może mieć własne przemyślenia, nie do końca trafne, nie do końca przemyślane, nie do końca świadome. A ja też mogę mieć swoje. Też lubię błędy. Przy tym, jeżeli podyskutujemy, ten ale jak, jeżeli pan dzisiaj, pan chciał mi zadać pytanie. Pytam się właśnie. Jeżeli pan brał udział w tym miejscu nie budujemy szpitala, supermarketu i paru innych miejsc. Budujemy dworzec kolejowy na tym dworcu, troszczymy się o podróżnych i chcemy rozwiązać, ale to jest pana, ja mówię o tym, co jest naszą intencją. Przede wszystkim tu, w tym miejscu, ja zadaję panu pytanie, czy pan jako podróżny chciałby, żeby miasto na dworcu rozwiązywało problemy osób bezdomnych? Uważam, że nie oczekuje pana na dworcu, żeby to było rozwiązane przez... Nie, może to na dworcu, przy dworcu albo w innych miejscach. Może pan przewozi w mojej ocenie jest zupełnie inaczej. Jakoś przedstawić panią wersję, żeby nie powstała. Władza w tej chwili jest w jednym ręku, można było, wie pan, można było spytać jeszcze, czy Gdynia po prostu, czy pan prezydent nie chce brać dobrego przykładu z Gdańska, bo skoro tam się udało, to dlaczego w Gdyni miałoby się nie udać, nie? No, może to by było dobre pytanie. Myślę, że to do niego też dotarło, bo ja już wcześniej to wspominałem. Może pan się spróbuje umówić z naszym prezydentem. Wie pan, to jest wszystko PR.